Typowy bramkarz twojej drużyny versus typowy, mega wyskillowany bramkarz z drużyny przeciwnej. Typowym stwierdzeniem tego jest, że w twojej drużynie zawsze jest bramkarz, który po prostu nie łapie żadnej piłki, boi się jej za każdym razem łapać. W ogóle każda gra nogami jest w jego wydaniu bardzo słaba, a bramkarz drużyny przeciwnej nie dość, że zalicza ultra parady, zacina waszego napastnika, gość normalnie żongluje, bawi się, ma taką esę życiową, że normalnie to jest głowa mała. Wszyscy koledzy z waszej drużyny narzekają, że masako, dlaczego on stoi na bramce i macie tylko ciekawe, kiedy tamten bramkarz z drużyny przeciwnej przejdzie, po prostu będzie szukał nowego klubu, żebyście się mogli go zgarnąć. Dajcie znać, czy w ogóle jest u was takie stwierdzenie i czy wasz bramkarz w ogóle daje radę sobie na bramce w waszym klubie. Jeżeli tak, możecie go oznaczyć i zapraszam do obserwowania mnie na Insta.